Głośniki Genius SPH F500A na rynku pojawiły się całkiem niedawno, lecz krótki staż nie przeszkodził im w zdobyciu przychylnych opinii recenzentów i użytkowników. Samo pudełko nie wyróżnia się niczym szczególnym. Mamy tutaj do czynienia z nienagannie wykonanym i charakterystycznym dla Geniusa biało-czerwonym opakowaniem. Front pudełka to przede wszystkim prezentacja wyglądu kolumn bez ich uprzedniego wypakowania, natomiast na bokach i z tyłu zamieszczono specyfikację techniczną produktu, która już w sklepie pozwoli nam zapoznać się z czym mamy do czynienia w środku. Zaciekawi Was zapewne fakt, jak w tak niewielkim pudełku producent zmieścił głośniki o mocy 14 W i dwudrożnej budowie kolumn. Producent zadbał o zabezpieczenie głośników przy transporcie. Kolumny otulono nie tylko styropianem, ale także foliowymi workami i osłonami. Front głośników SPH F500A wykonano z eleganckiego, błyszczącego plastiku, który wymaga specjalnego traktowania, gdyż jak wiadomo, zabrudzenia z chęcią znajdą się na takiej powierzchni. Dwudrożna budowa zestawu charakteryzuje się dwoma typami głośniczków: wysokotonowym 1,5-calowym oraz niskotonowym o średnicy 3 cali. Obie kolumny nie posiadają siatek, które chroniłyby membrany przed uszkodzeniem, ale dopóki będziemy je prawidłowo użytkować, nie powinniśmy mieć z tym problemów. Na froncie jednego z głośników umieszczono panel sterowania, czyli pokrętła umożliwiające regulację głośności, regulację tonów oraz gniazda dla słuchawek i mikrofonu. Obok wspomnianych elementów sterowania głośnikami znajduje się także podświetlona na niebiesko dioda, która informuje nas o pracy głośników. SPH F500A pozytywnie zaskoczy nas swoimi możliwościami. Wszystko za sprawą dobrze brzmiących niskich, średnich i wysokich tonów. Jak na swoje wymiary i brak subwoofera, głośniki bez problemu sprostają domowej imprezie, gdyż po podkręceniu głośności na maksymalną wartość nie uświadczymy żadnych negatywnych odczuć. Za najniższe tony w paśmie dźwięku odpowiada otwór w tylnej ścianie kolumny, przez specjalistów nazywany systemem Bass Reflex. Jak dobrze widać, z drewna wykonane są nie tylko nogi naszych piłkarzy, ale także obudowa głośników Genius SPH F500A. Głośniki z urządzeniem, które będzie źródłem dźwięku, łączą się za pomocą kabla o długości niemalże 2 metrów, natomiast możliwości rozstawienia zestawu ogranicza trochę 140-centymetrowy kabel łączący obie kolumny. Zaraz po zakupie szczególną uwagę zwrócicie na okablowanie kolumn, które jest ich stałym elementem. Wiąże się to z tym, że nie możemy ich odpiąć. Weźcie to pod uwagę przy okazji ich rozstawiania. Jeżeli poszukujecie głośników, których cena nie przekracza 100 zł, zwracacie uwagę na design produktu, a współlokatorzy nie przepędzą Was za głośne słuchanie muzyki, to głośniki Genius SPH F500A w cenie 89 zł są w sam raz dla Was.